Siema, siema. Witam na moim kanale, z tej strony Harry, gramy w Grimdawn, kolejny odcinek z tej gry. Jesteśmy oczywiście w Diabelskiej Przełęczy, to żadna nowina. Przybyliśmy tutaj z miejsca, które się nazywa Nowy Port, tutaj w Starej Arkowie. Ogólnie tutaj byliśmy i tutaj będziemy za chwilę, ale jeszcze zanim tam dotrzemy, to sprzedamy sobie resztę tych rzeczy tutaj i po uporządku wywołujemy to. Także ja tam biegnę od razu do naszej skrzyneczki. Straszną lamę popełniłem z tą walką z osami, z tą królową os. Tak, zdaję sobie sprawę z tego, że... chwilkę tylko, balsam z żelu królewskiego. No, to jest na pewno coś ciekawego. My dostaliśmy te balsamy, mamy 3. Możemy sobie teraz zacząć takie produkować. Popełniłem lamę, bo nie włączyłem za drugim razem. Jak umieram, zapominam, że te aury mi znikają i... No i za drugim razem walczyłem bez aur i było ciężej, ale i tak wygrałem. I jak tak cofnąłem się 2 odcinki wstecz, to jak mnie tak często zabijało, bo był ten moment taki, gdzie ginąłem bardzo często, to też zapominałem włączać te aury, także... No cóż, postaram się następnym razem pamiętać w każdym razie. Okej, tutaj... Obrażenia od kwasów, obrażenia odporność na przebicie, odporność na obrażenia od chaosu, do całkowitych odbitych obrażeń. No to sprzedamy. Tak się zastanawiałem, póki mamy miejsce w plecaku, a zresztą my mamy miejsce, mamy skrzyneczkę kolejną, która jest pusta, będziemy sobie zostawiać pancerze. Ten jest ciekawy. Tylko jak z odpornościami. Ten ma odporności lepsze, tak mimo wszystko. Będziemy sobie zostawiać pancerze, które będą dawały dużo odporności do czegoś konkretnego. Czyli tak jak tutaj. Ten nie daje do niczego akurat. Zostawimy na pewno ten, który mamy. O ten. Bo jest całkiem niezły. Pomimo tego, że jest żółty, to ten odporność od trucizny daje dosyć spore. Tutaj na przykład jest sporo od ognia i jeszcze 74% na odporności na oszołomienie. Ja sobie go zostawię. Kiedyś może go użyję, jak nie, tego sprzedamy. Zobaczymy. Oddalę sobie kamerę oczywiście. Biegamy ze strzelbą, która robi dużo hałasu, ale też zadaje całkiem przyzwoite obrażenia. Miksturek mamy sporo. Nie jakoś bardzo dużo, ale mamy sporo. Te szaty posprzedajemy. Tu mogłem coś jeszcze dołożyć do tej zbroi, ale na razie nie będziemy nic dokładać, w sumie nie wiem co. Kupimy trochę miksturek. Tak, niedużo. No i mamy jeszcze jakiś pierścień. Plus 13 budowy ciała, przebiegłości, duchowości. No to tak nie jest. Nie jest lepszy niż ten, który mamy. Ta zmrożona złota obrączka jest lepsza. Odporność na przebicie, odporność na obrażenia od chaosu. No właśnie, tamten drugi ma dużo odporności. Od witalności, od chaosu tutaj jest w tym. 8-14 od witalności, to jest przebicie obrażenia błyskawic, budowa ciała plus 5%. No to w procentach to też trochę lepiej. Zdrowie odnawiane co sekundę plus 4. Dobra, to też sprzedamy. Okej, tak się miewa sytuacja. Bierzemy mapę i przenosimy się z powrotem tu. Tutaj mamy za zadanie cały czas tego Cronleya dorwać. Mamy też jakiegoś Gulgota nieustraszonego w Starej Arkowi zabić. To będzie ciekawe, bo to jakiś troll, także będzie ciekawa walka prawdopodobnie. Aha, odpalamy oczywiście na dzień dobry wszystkie aury. To gdzieś to jest splugawioną kaplicę, gdzieś ominąłem i nie wiem, gdzie ona jest. Ten dziwny klucz został. My go w ogóle mamy, czy tak? Mamy. Dziwny klucz. Piece kuźnicze mamy zniszczyć oczywiście. Odkryć losy Elzy. Nie wiem gdzie w tym momencie, także na chwilę obecną zajmiemy się może tym trolem, jak go znajdziemy. Tu mamy jeszcze punkciki do rozłożenia. Oczywiście 3 punkty dodatkowe. Dzisiaj tak patrzę na ściągawkę oczywiście. Dzisiaj zainwestujemy tak, może w bombki, czy rozwiniemy. Tak, chciałbym do 15 tutaj. Tutaj też by wypadało. Tutaj te aury w ogóle mają jakiś tak jeszcze całkiem niski poziom.
Tu jest 5 punktów dodanych, także tu już nic nie zrobimy, bo reszta to nam daje jakaś zbroja, to zostawiamy tak jak jest. To możemy ulepszyć. Obrażeń od podpalenia przez sekundę, szansa na jedno z następujących. Obrażeń od podpalenia, obrażeń od zamrożenia, obrażeń od porażenia, zdolności ofensywnej, odporność na obrażenia od ateru. No tak, sporo tego tutaj jest. Dobra, na razie rozwiniemy sobie drzewka do 15. Tutaj już mamy 15 oczywiście. Także jest spoko. Mamy trochę więcej życia, trochę więcej many. Dobra, idziemy. Idziemy pozwiedzać. Tutaj jest droga zablokowana. To jest o tutaj. Aha, to, że tu oczywiście tych kolesi już jest dużo. Jak widać, strzelba daje radę. Nie wiem, czy nie zginę jakoś dosyć szybko na początek. Spróbuję się nie zagapić, ale to różnie ze mną bywa, wiecie dobrze o tym. Że potrafię zlamić na dzień dobry i zginąć. Złom, maść lecząca już wyleciała. Tutaj się przejść nie da. Tutaj jest strefa detonacji, tu potrzebujemy dynamitu, ale już nie mamy. Także idziemy zwiedzać tę część dzisiaj. Zobaczymy, gdzie nas to doprowadzi. Obstawiam, żeby wyjść stąd w ogóle dalej, to trzeba właśnie to miejsce z tym dynamitem ogarnąć, aczkolwiek niekoniecznie, bo to chyba nie jest aż tak zbudowane. Tam jakiś troll łazi i to jest... Gulgot, jest Gulgot. Siema, panie Gulgot. Tak, bij sobie tamtych. No ja ciebie tutaj spróbuję ogarnąć. Czy ja cię jestem w stanie zamrozić? O kurde, nie jestem w stanie cię zamrozić. No, a za to ty jesteś w stanie mnie zbić. Dobra, nie trafił mnie. Będziemy biegać dookoła. Aż go pokonamy. Na szczęście Gulgot nie jest szybki. O, i poszedł sobie. Chodź, panie Gulgot. Chodź, panie Gulgot. Dobra, musimy... Nie możemy odchodzić aż tak daleko. Tutaj całkiem blisko sobie siedział tak mimo wszystko. Myślałem, że gdzieś dalej będzie trzeba go szukać w jakichś jaskiniach. O, mamy spowolnienie. Dobra, chwilowo. A on sobie siedział całkiem blisko tutaj. Dobra, uciekamy w drugą stronę. Żeby nam nie uciekł. Dobra, oj, powolni nas. Dobra, miksturkę wypijemy na wszelki wypadek, bo on już nie żyje. Bardzo ładnie. Zabij Gulgota. Zadanie zostało wykonane. Starożytne serce. Ale nie mam tutaj, żeby oddać go. Zresztą zobaczymy, czy tutaj ten... Bo te osoby tutaj od tych questów są blisko gdzieś. Zaraz zobaczymy, czy chcą ze mną rozmawiać. Nie, one nie chcą ze mną rozmawiać, czyli... Czyli spoko jest. Dobra. Zabiliśmy Gulgota. Duży troll zabity. Tutaj jakiś kask weźmiemy. On tutaj od razu zabił jakieś inne stwory, także przydał się do czegoś, zanim go przyatakowaliśmy. Spoko jest. I zginął. Dobra, tu mamy wejście gdzieś, wejście do kopalni. Do kopalni wejdziemy oczywiście, ale do kopalni wejdziemy za chwilę. Tu do nas strzelają. Chodźcie, panowie. Jakieś ufortyfikowane formacje tutaj są. Ten do nas wali tu z góry, jeden, drugi. Halo, chodźcie na dół. Cztery wzgórza. Jak to wygląda na mapie, powiedzcie mi? Cztery wzgórza, to będzie cały ten teren tu u góry. Oj, tutaj jest w ogóle kolejna szczelina. Dobra, to jest, jeszcze chciałem zobaczyć, bo tu prawdopodobnie to jest zamknięte. Chyba, że tu jest dalszy ciąg. Może też tak być. Zamroźmy ich, żeby nam nie przeszkadzali. Bardzo ładnie. Zamrożeni. Tu jest jakieś ciało, ale... Aha, bo to ten troll ich tam pozabijał. I okej, tu jest zamknięte. Tu się przejść nie da w tym momencie. Gdzie, jak tu dotrzeć, nie wiem. Idziemy na te cztery wzgórza, zobaczymy, co tam jest. Albo ogarniamy kopalnię, powiem wam. Dobra, kopalnia jest niedaleko. Kopalnia jest niedaleko. Możliwe, że wejściem do kopalni wyjdziemy gdzieś tu na przykład. Chociaż to kopalnia to pewnie ma jedno wejście tylko.
Na czterech wzgórzach ja obstawiam, że możemy znaleźć tego Cronleya w końcu, bo ten cały gang tutaj jest. Także może być i główny... Główny zły tutejszy. I będzie trzeba z nim walczyć, tu jakaś arena. Oj. Tu jest ich dwóch. Oj, to mnie biją mocno. I na dodatek nie reagują na... Na zatrzymanie. Ohoho, ale mnie stłukli. Umrę? No nie umrę, ale... No, nie poszło to jakoś po mojej myśli. Będzie ich ciężko tu zabić. Dobra, chodź pojedynczo. Biegnie drugi niestety. Niestety biegnie drugi. I jeszcze uciekają. Musimy coś tu wymyśleć na nich. No, panowie. Panowie, ja i sobie proszę tu ze mnie nie robić. Dobra, uciekł tamten. Zobaczymy, czy damy radę temu. Wiem, że jak się odsunę za mocno, to on ucieknie. Spróbujemy go tak załatwić. Boris, miecz areny. Miecz, mistrz. Jaki miecz? Damy radę? Dobra, wyleczyliśmy się jeszcze. Udało się w ostatniej chwili tak naprawdę. No, ładnie. Oj, jeszcze awans wpadł, bardzo ładnie. Bardzo ładnie się złożyło. Dobra, jeden zabity. Dostaliśmy więcej reputacji, znaczy 75%, 75 punktów reputacji. Całkiem przyjemnie. No i tu jest jeszcze drugi. O, a ten bije mocniej jeszcze niż tamten. Czy tutaj się dasz zamrozić? Nie dasz się zamrozić. To ci jakoś zagrozi, nie zagrozi ci. Zadaje obrażenia też mocne. Ale przed tym możemy spokojnie uciekać. I już jest tylko jeden, także do niego wrócimy za każdym razem bez najmniejszych problemów. Dobra. Tak na ryzyku. Bardzo na ryzyku. Dobra, musimy się wycofać. Musimy się wycofać i to mocno. Udało się jeszcze przeżyć. Jeszcze żyjemy. Dobra, wracamy do niego z powrotem. No, tak na tej arenie. Obaj byliby nie do pokonania w taki sposób. Jeszcze i tak ma sporo życia. Uważać, bo on zadaje jakieś krwawienie albo coś takiego. Dobra, wycofujemy się. Nie ma co się bawić. No właśnie. Dobra, idź sobie. Musimy się wyleczyć troszeczkę. Najlepsza taktyka. Taka sama taktyka była w Titan Questie, jak pamiętacie. Kto oglądał ten wiek, kto nie oglądał, zapraszam do serii Titan Questa na moim kanale, gdzie też robiliśmy takie podchody. Chodź tu, panie. Nie chcę wejść na tą arenę. Na tę arenę nawet, jakby powiedzieli puryści językowi, ze względu takiego, że boję się, że się te wrota zamkną. Wtedy... No może go damy radę pokonać, ale będzie trzeba dużo biegać. Bardzo dużo biegać, a tak to... Jeszcze idzie za mną. Dobra, dostał. Czekamy. Aż zejdą złe efekty. Dobra, i to może być ostatnie podejście do niego, mam nadzieję. Że się uda. Chodź, panie kolego. Sobie chyba życie odnawia. Nie wiem, czy się nie wyleczył trochę. Może by ten słoik wypił jeden? Tylko teraz to nie wiem, czy nie za późno. Zobaczymy, jak się wyleczy. To wypijemy słoik. Zresztą na razie jeszcze mam miksturkę. Jeszcze go trochę tu wbijemy. No, nie damy rady go akurat ogarnąć. Umrę. Nie umrę. Nie umrę, ale dużo brakowało. Nie, dużo nie brakowało. 200 punkcików życia mi zostało. Aha, poczekam, aż miksturka nam się odnowi. No i zobaczymy, jak mu przybędzie życia, to przy następnym podejściu wypijemy słoik jeden.
Nie, nie przybyło mu życia, także... Teraz już padnie. Bardzo ładnie. Kolejny boss zabity. Kolejne 75%... czemu mówię procent? 75 punktów reputacji. Czy tu coś jest ciekawego? Nie ma tu nic. To się da zepsuć? Nie. Nie, bramy się jednak nie zamykały. Mimo wszystko moje obawy były niesłuszne. Dobra, zwykłe mopki teraz są proste. Franki, pseudonim Nóż. Kim ty jesteś, Franki, pseudonim Nóż? Chyba cię będzie trzeba zapytać, kim ty jesteś. Franki, pseudonim Nóż, tu coś jest? Halo? Zaczekaj, zaczekaj, jesteśmy po twojej stronie, nie zabijaj nas! Po mojej stronie? Czemu jesteście w klatkach? To, co się tutaj dzieje, to jest pikuś w porównaniu do tego, co jest tam w kopalni Kronle. Kronle zbudował wokół siebie armię oddanych i nie chcemy mieć z tym więcej nic do czynienia. Wiadomo, że nie przyjął zbyt dobrze faktu, że ludzie chcą wycofać się z jego sekty. Zostaliśmy złapani, gdy próbowaliśmy się wydostać. Teraz czekamy na naszą kolej do mistrza areny. On dosłownie rozrywa ludzi na strzępy, jak jakieś zwierzę. Nie ma już mistrza areny, został zabity. Nie chciałbym tu być, jak mu się znudzi rozpryskiwanie flaków po ścianach tej areny. Wypuścisz nas, a my obiecujemy, że nie sprawimy już więcej kłopotu. Jesteście wyrzutkami, czemu miałbym was oszczędzić? Słuchaj, Cromley zapędził się w kozi róg, oszalał przez moc z tych zielonych kryształów. Widzę, co robi z najbliższymi w jego otoczeniu. Zabiera ich w sekretne miejsce, gdzie podłącza odłamki kryształów do ich mięśni. Jak to zobaczyłem, to wiedziałem, że muszę się z tego wypisać. Chwytam, że jesteś tutaj, by z tym skończyć. Jesteś z tych dobrych ludzi, nie mogę jednak ci pomóc. Wypuść nas, a powiemy ci, gdzie są poukrywane te ogromne kryształy, tak abyś mogła zakończyć to szaleństwo na dobre. No dobra, słucham, co masz do powiedzenia. Już myślałem, że masz zamiar nas pozabijać. No dobra, więc Cronley nie opuszcza więcej kopalni. On będzie jednak siedział w tej kopalni tam. Jest zbyt zajęty tworzeniem swoich oddanych. Będzie trzeba się z nim uporać, zanim uda się dopaść tę gnidę. Jeśli uda ci się jakoś przetrwać te starcie, sprawdź za łóżkiem Cronleya. Za łóżkiem? Jest tam dziura w murze prowadząca do jego małej kryjówki. Kurde, muszę nie zapomnieć. To tam właśnie Cronley robi te swoje chore eksperymenty. Roznieś to miejsce, a nikt drugi raz nie pomyśli o używaniu tych kryształów. No dobra. Dzięki, a teraz miatajcie stąd. Słowo się rzekło. Nie zamierzam ich zabijać. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem. Może mnie gdzieś tam zaskoczą. Będą chcieli sami zabić prędzej czy później. Piec kuźniczy. A tak, musimy rozwalić trzy. Jeden już mamy z głowy. Piec i wejście do kryjówki. Tu jest wejście do kopalni. No dobra. Biegniemy dalej. Biegniemy dalej. Tutaj coś jest u góry. Poza tym kolesiem. Dobra, Krona jest w kryjówce swojej. Będzie go trzeba zabić. I to nie będzie prosta walka prawdopodobnie. Widzieliście już na przykładzie tych kolesi z areny. To nie było proste. Ja w ogóle postawię sobie tutaj oczywiście portal. Też muszę pamiętać, żeby od czasu do czasu ten portal stawiać tak na wszelki wypadek. Tu już nic nie ma. Tam jest most. Ale my tym mostem jeszcze nie chcemy iść. Zobaczę, co jest tutaj. Aha, i tu jest wejście do kopalni. Okej. To jest to samo wejście, które jest z tamtej strony. Tam będzie wyjście, tu jest wejście. No dobra, to możemy to przez tę kopalnię przejść teraz już. Zobaczyć, co w niej jest. A ty jak tak stoisz, że ja ci nie mogę trafić? Halo, chodź tutaj. Dobra, tu jest jakaś skrzyneczka ze skarbami. Pęknięty magnetyt weźmiemy. Zdaję sobie sprawę, że broń... Nie mam najlepszej broni tak ogólnie. Broni, mówię, zbroi. Ale i tak jest niezła. Może znajdziemy coś lepszego za niedługo. Ale na razie w kopalni spróbujemy zobaczyć, co słychać. Wpadł nam level. Oczywiście też wpadł nam level. To jest kolejna rzecz, która w ogóle, które możemy sobie tutaj ulepszyć. To troszkę do życia. Na razie nie będę tych punktów dwóch rozkładał, bo nie wiem gdzie. Zdrowie,
Zdolność defensywna, energia odnawiana, odporność na krwawienie. Tu mamy odporność na krwawienie. Spada na truciznę. Podnosi się na krwawienie. Możemy na razie zostawić sobie to. Ale życie... Życie diametralnie się zmienia. Aha, bo tu jest 426 do zdrowia aż. Okej, to nawet te procentowe nie są aż tak dobre. To nas nie interesuje. Mamy jakiś hełm. No tak właśnie powiem wam, że... Nie wiadomo w sumie co zakładać. Odporności spadają. Ale nie wszystkie. Ale za te obrażenia na sekundę. Jak mam płonącą czapkę? Dobra, to zostawimy. To jest jeszcze jeden. Obrażenie od ognia. Obrażenie od podpalenia. Przebiegłości duchowości. To ten, co mamy założony, jest lepszy. Toporki nas nie interesują. Jeszcze jest jakiś pancerz. Budowa ciała, duchowość. No nie, zostawmy sobie podpalony hełm. Będzie nam coś płonęło na głowie. A co? Może to będzie lepsze niż to, co mamy. Bardzo ładnie. Przyznam, że giną bardzo ładnie. Dobra, tak. I teraz weźmiemy, mamy pełne. Tutaj nie wiem, po co to strzelam. Nie wiem, po co w to strzelam. Nie jest to do niczego potrzebne. Czy da się zabić takiego kolesia? Nie, nie da się stąd zabić. A jeszcze do niego przyjdziemy. A, na szczęście ten też w kamień strzela, także nie zadawał nam obrażeń. List Wilki Wilkinsa weźmiemy. Weźmiemy list, poczytamy kiedy indziej. O, tu skrzyneczka jest, proszę bardzo. Pęknięty magnetyt też zgarniemy. O! Sorry, zagapiłem się. Trenowany szczur! O, kurczę! Co to było? A tu jest boss jakiś! Szlak. Co ten szczur wyprawia? Halo! Nie byłem na to przygotowany. Dobra. Trzeba... Tu jest jeszcze jakiś boss. Ciebie mogę zamrozić? Nie mogę cię zamrozić. Nie mogę cię zamrozić, na dodatek zadajesz mi nieładne obrażenia, aczkolwiek żyjemy. No, nie uciekaj. Nie. Bo jak pójdziemy, to ten koleś może nam uciec, a dobrze stoi. Poza tym tego szczura tutaj nie ma w okolicy. To jest nam jak najbardziej na rękę. Mamy dużo jakichś różnych rzeczy powrzucanych w tym momencie. Musimy poczekać. O, aż nam się odnowi miksturka w ostatniej chwili. Damy radę? Możemy nie dać rady go zabić. Ja szlak. Dobra, weźmiemy go. Tak zrobimy. O, dzięki temu nie poszedł nigdzie, bo nie wiedziałem, jak daleko mogę się odsunąć, żeby uciekł. Mamy dynamit, bardzo ładnie. Ci się uruchomili. O, przynajmniej jeden. Mamy dynamit. Spoko. I wypadły jakieś chwytaki. No, fajne, ale to na 30 poziomie. I dynamit. Oni biegną do nas. Ja zdaję sobie z tego sprawę, oczywiście. Patrzę, co lepsze. Zostawimy na razie to, co mamy. Co to jest? To jest jakiś medal. Czy ten medal to możemy tu założyć? Tak, medal zakładamy tu. A nie możemy strzelby używać. Dobra, to odpada. Czy oni się ogarnęli? Dobra, idziemy zobaczyć, co z tym... A, weźmy, zróbmy inaczej. Panie, panowie, oczywiście, postawmy sobie na wszelki wypadek szczelinę. Koleś, chodź tutaj. No, patrzcie, odsunął się za daleko. I spróbujmy tego szczura tu ogarnąć. Przybiegł ten z dołu. Tu gdzieś był ten szczur. No właśnie, on jest, kurde, dosyć mocny. Zadaje dosyć sporo obrażenia. Na dodatek nie chce się dać... Nie chce się dać... ogłuszyć w żaden sposób.
Jest, udało się. Udało się, udało się. Tak na granicy. O, jeszcze tu jakiś przyszedł. Na granicy, jak tych szczurów będzie więcej, to będzie ciekawie. Dokładnie to samo, co w Titan Questie. Nie lubię schodzić w dół, bo nie widzę, gdzie idę. Weźmiemy to. Tu jest jeszcze coś pod kamykiem. Okej. Tu jest jeszcze jakaś beczułeczka. Weźmiemy, bo miksturek trochę zużyliśmy. Czy coś tu jest ciekawego? Nie ma nic. Mogę to rozwalać, ale... Ale nic tu nie ma. Oczywiście po przejściu tej kopalni prawdopodobnie wyjdziemy... Wyjdziemy tamtą drugą drogą, którą mieliśmy tu wejść, zaraz przy tej mieścinie małej, nie wiem jak ją nazwać, wioska, obóz, o, bardziej obóz. Chociaż stara Arkowia, a nie, bo to nowy port się nazywana, tak. To taki bardziej obóz. Tutaj jest cypelek, nie ma nic, czyli może będzie jakiś skarb, a może nie będzie nic. Monety. No tak, tu nie ma nic. To idziemy jeszcze w drugą stronę teraz zobaczyć, co jest tutaj. Gang Cronleya tutaj oczywiście urzęduje. Stoję w tym ogniu i się wcale nie ruszam, co nie było dobrym pomysłem, ale żyjemy. Tak, i tutaj jest wyjście. A tu jest przejście dalej. Dobra, to my zrobimy tak, bo nie będziemy tędy wychodzić, bo tu wyjście z kopalni to jest tam, gdzie obstawiam, że powinno być. Czyli tutaj w Starej Arkowi, dokładnie. Tu, gdzie chcieliśmy wejść. Mamy dynamit już teraz, także możemy przejść tamtym zablokowanym przejściem, ale to na razie sobie jeszcze odpuścimy. Przejdziemy tędy, wyjdziemy tą samą drogą, którą przyszliśmy. No halo, halo. Weźcie się ogarnijcie. Ten tymi granatami rzuca dziwnymi jakimiś. To weźmiemy, to weźmiemy. Tutaj nie... Tędy przejdziemy. Tędy przejdziemy, bo tu nas jeszcze nie było oczywiście. Weszliśmy górą. Teraz idziemy dołem. Macie bombkę, żebyście byli lekko w szoku. Obejdziemy dookoła. Okej, nie ma nic. O, nie ma nic. O, paskudy. Jeszcze jeden, bardzo ładnie. Kolejny dynamit, pięknie. Mamy już dwa. Dynamitów nigdy za wiele, bo są ciężkie do znalezienia ogólnie. Tu nie ma nic. To mogę rozwalić. O, maść lecząca też bardzo chętnie weźmiemy. I tu jest przejście dalej. Czy w dzisiejszym odcinku zabijemy Cronleya? Nie wiem. Dobra, ale wiem za to, że przeszliśmy całą kopalnię. Jesteśmy na czterech wzgórzach. Dobra, to idziemy co? Idziemy w górę. Na razie tę miejscówkę sobie tutaj zostawimy. O, coś odlecze, to nie ucieczę. Tam zawsze możemy się tym portalem przenieść i pójść tam. A tu bym chciał u góry odpalić ten drugi, tę drugą szczelinę. Bo ona tu gdzieś jest. Dobra, teraz wy. Chodźcie, chodźcie, raz tu jest dużo. Bardzo ładnie. Ten zadaje takie spore obrażenia, ten z tym halabardą, co biegnie. To jak halabarda trochę wygląda. Dobra, jest kolejny piec do rozbicia. Ten ma jakąś tarczę i oni też są jacyś troszeczkę bardziej odporni. Może nie jakoś strasznie. Ale trochę bardziej. Kolejny dynamit. Proszę bardzo, ile tu dynamitów jest. Rozwaliliśmy drugi piec przy okazji. Tak gdzieś strzelałem na oślep i rozwaliłem piec. Jak nie mieliśmy dynamitów, to nie mieliśmy, a teraz mamy już trzy. Ale dobrze, weźmiemy. Każdy jeden się przyda. Nie będę dynamitów oczywiście sprzedawał. Nigdy nie wiadomo, w którym momencie nam się przydadzą. Czy tu jest coś do zniszczenia? Nie wygląda, jakby było.
Aha, czyli jednak chyba musimy się wrócić, widzicie, bo tutaj nic nie zdziałamy. A nie, może i zdziałamy, zaraz zobacz, bo ten obóz jest zamknięty. Ten obóz jest zamkniętą lokacją. Nie, tu jest jakieś przejście. Dobra, cofam co powiedziałem. Nie wiem gdzie ty jesteś, tu jesteś gdzieś. Obóz jest... nie jest zamkniętą lokacją. Nie wiem co to było, ale już tego nie ma. Termit jakiś, jakaś pułapka. Możemy iść teraz tędy. Jest ostatni piec, bardzo ładnie. I jest jakiś boss. A to oznacza, że trzeba się wycofać i załatwić jego kolegów. O, ale boss się unieruchamia. Także dobrze jest. Silas oprawca, dobra, Silas oprawca był prosty. Dał się zablokować, także tacy, którzy dają się przyblokować, są prości. Aha, ten nie żyje. Ostatni piec, bardzo ładnie, wykonaliśmy zadanie. Wykonaliśmy zadanko i to jest zamknięte miejsce. Nie, tu jest dalej. Dalej przejście. Okej, czy jeszcze tu coś zostało? Nie. Dalej możemy przejść, czyli możliwe, że od góry dojdziemy, tam gdzie ten dynamit jest. Jakoś tak od góry tu wędrujemy. A tu nie ma innego przejścia, to jest tak ogólnie wszystko tutaj. No dobra. Zobaczymy, gdzie nas to doprowadzi. Macie bombkę i idźcie sobie w cholerę. Stoję w tym ogniu jak idiota. Nie pierwszy raz zresztą. I mi życie zjada. I zdziwiony jestem. Weźmiemy to. Tutaj. Aha, tędy się dało. A, to. Tędy też się dało przejść. Dobra, ja tu drzwi rozwaliłem. Drzwi rozwaliłem i nawet nie wiedziałem o tym. Tu nie ma nic. Kolejny mostek. A za mostkiem. Wejście do kryjówki. A, tu jest ta kryjówka gdzieś. Kolejny boss. Tam jeszcze są kolesie z tyłu niestety. A to oznacza, że nas tutaj biją. No co jest, halo. Dobra, ja się chcę ich pozbyć, bo rzucają tymi granatami właśnie. Teraz rozwalimy tego minibossa. A, chodź tu bliżej. Tak daleko, dobra, zabity. Pada reputacja, reputacja się zawsze przydaje. No i naprawdę, tak naprawdę nie zadają mi obrażeń jakichś dużych. Obrażenia mi zadaje to ten ogień, w którym stoi i nie ruszam się. Prędzej czy później mnie to zabije prawdopodobnie. Dobra, postawię tutaj portal, bo jak tu jest ta kryjówka niedaleko, to żebym później nie zapomniał na przykład. Bo może być i tak, że zapomnę, że o portalu i jak mnie zabije, będziemy musieli kawał drogi biec. A nie chcielibyśmy tego. Okej. Tu jest maść lecząca, weźmiemy. Tu jeszcze płyty z odzysku zostały, też zabierzemy. Jest kolejny piec, ale to już nie zalicza nam questa. No i tu jest przejście, a kryjówka będzie gdzieś tu. Dobra. Tu jest przejście, ale my nie możemy go odblokować z tej strony prawdopodobnie. Czyli tak naprawdę ten dynamit... A nie, tu jesteśmy tu. Sorry, przejście to jest tu. To jest w ogóle inna kraina jeszcze. Okej, to tego nie będziemy ogarniać w tym odcinku. To na pewno, bo idziemy do kryjówki. Nie wiem, czy uda się tego Kroneja zabić w tym odcinku. Może się uda. Idziemy poszukać tej kryjówki w takim wypadku. Tu jest chłodzona stal, weźmiemy. Tu jest kolejny piec do rozwalenia. A, rozwalimy wszystkie. A co mi szkodzi? Tak jak strzelam, to niszczę wszystko. Tu jest jakieś ciało, zajrzyjmy. Maść lecząca. Może się przydać na bossa. No dobra, co? Jesteśmy gotowi na zejście? Nie, nie jesteśmy gotowi na zejście. Jeszcze tego zabijemy.
Weźmiemy to. Tam ci sami granatami się podrzucają. Kolejny dynamit wypadł. Teraz to już przyznam, że dynamitów mamy naprawdę dużo. Złomu też dużo leci. Dobra, tu nie ma nic. No dobra, to jesteśmy gotowi na zejście do kryjówki. I zobaczenie, jak się sprawy mają. Beczkę rozwalimy, postawimy sobie portal, żebyśmy mieli blisko, w razie gdybym zginął, a pewnie tak się stanie. Bo jakby miało być inaczej. Jest kryjówka. Jest kryjówka, idziemy to obadać. O, ale jeszcze zanim to obadamy... rzucam okiem oczywiście, tu jest pasywka jakaś. Do wartości obrażeń, dobra, to sobie dodamy... dwa punkty tutaj. I z tego drzewka nie mam nic do dodawania, ale z tego... Aha, i tu dodamy do 15. Oj, dobra. I coś takiego zrobimy. Nie wiem, czy dobrze. Nie wiem, czy nam to jakoś pomoże, ale... rzucają ją w nas... trucizną. Ale to jednostkowy przypadek, także... nie będę się tym podniecał bardzo. Zamrożenie działa, działa. Bardzo ładnie. Jest tylko skrzyneczka, oni pilnowali tylko skrzynki. I jak to wygląda z plecakiem? No mamy już dużo w plecaku, ale nie jeszcze na tyle, żeby trzeba było się przenosić do miasta, zwłaszcza, że mamy dodatkową skrzyneczkę. Już teraz dodatkowy plecaczek. Także nie musimy tak od razu się przenosić. Jest szczelina. Jest szczelina, okej. A to oznacza, że będzie ciężko, bo skoro szczelina jest tutaj... to jest szczelina ta odblokowana. No dobra, zobaczmy, jak to będzie prowadziło nas do tego Cronleya. Czy on jest naprawdę jakiś bardzo mocny, daleko. Tu jest totem w ogóle. No to powiem wam, że to nie będzie taka prosta sprawa. Tu jest totem. Tutaj będzie trzeba troszeczkę pochodzić. Mam jeszcze trochę czasu w tym odcinku, także nie jest tak źle. Tylko nie wiem, czy jest warto to zaczynać teraz, bo to może nam zająć parę ładnych minut. Zamrożenie nie weszło w nikogo, bo jakoś tak dziwnie je zastosowałem, nie w tym momencie co trzeba. Zwiedzamy dalej. A? Teraz zdecydowanie lepiej użyłem zamrożenia. Okej, no i tutaj... a do czego wystrzelacie? Jak coś atakujecie, to może ja nie muszę was zabijać. Może ja nie muszę was zabijać tak od razu. Pompka. Żebyście byli lekko w szoku. Wlazłem sam w środek i się dziwię, że jest ciężko. No, w ciebie. No już trafiam w ciebie. Dobra, wyczyścimy tu teren, no bo oczywiście trzeba odpalić totem, ale musimy mieć drogę ucieczki, bo nie wiadomo, co z niego wylezie. Znając życie, nie będzie to nic dobrego. Dużo szkieletów, ale popadały wszystkie. To mogę rozwalić, nic tam nie było. Kolejny dynamit. Tych dynamitów już mamy 5. Wszystkie w jednym odcinku. Jak nie było, to nie było, a teraz wszystkie w jednym odcinku się znalazły. O, jeszcze jakieś szkieletki, chodźcie. Dobra. No i co? I tutaj zwiedziliśmy całe. Aha, bo tu możemy zejść do tej kapliczki. Dobra, to odpalamy totem. Najpierw posprzątamy to, co jest w totemie. Jak się uda. Później zejdziemy do kapliczki. Uciekamy na górę uciekamy. Żeby ich tu... ojojoj, przyblokować trochę. Jakiś dziwny krab. Dobra, postoję w truciźnie, a to nie jest dobry pomysł.
trochę dalej, zobaczymy jak nas przyblokują. Oj, sam się w kozi róg zapędziłem. Dobra, ucieknij jeden niech ucieknie, halo. No to teraz się dałem zabić. Dałem się zabić? Jeszcze nie, ale zaraz się dam zabić. No patrzcie, jakie upierdliwe. Zamiast wracać do siebie natychmiast. Bo mnie się kończy droga ucieczki. Dobra, uciekł tamten. Chociaż teraz to już niepotrzebnie, bo chyba dałbym mu radę, nawet jakby nie uciekł. No, gonimy go. Gonimy go, zanim mu się życie odnowi. Chociaż jemu się chyba nie odnawia, tak ogólnie rzecz biorąc, także nie ma co panikować. No właśnie. A bardzo ładnie. Stoję w ogniu oczywiście, no bo jakby było inaczej. Oj, to tak konkretnie w tym ogniu stoję. No i totem załatwiony. Proszę bardzo, patrzcie ile wyleciało z niego rzeczy. Sznur Gwiezdnego Proroka. Ciekawe co to jest. A nie mogę tego używać. 30 poziom gracza chyba. No, mamy parę rzeczy na ten 30 poziom. Tak jest, tutaj mamy już parę rzeczy do zebranych do ubrania się. Ten pancerz wygląda... Płonęłyby mi na ramienniki, tak? Zobaczmy jak... Co to da? Obrażenia na sekundę się podnoszą, proszę bardzo. Trochę spadają statystyki od ognia, sporo. Czy dla samego wyglądu? Nie wiem, czy chcę dla samego wyglądu. Nie no, ogień tutaj jest... Odporność na ogień jednak tutaj jest kluczowa w tym miejscu. Także nie chcę tak. Schodzimy na dół. Zobaczymy, czy stąd... Może stąd też jakiś boss wyskoczyć. Nie, tutaj tylko są jakieś stwory pochowane. O, dobra, zmieniam zdanie. Wyskoczył boss. Jeszcze się zblokowaliśmy. Okej. Czy nam się uda? Może się udać, ale niekoniecznie musi. Przymrożeni. Tego by dobrze było zabić. Macie bombkę i idźcie w cholerę. Jeden zginął. Czy damy radę? Może damy radę. Dobra, najpierw pozbądźmy się tej gamonii. Teraz do ciebie będę strzelał, tylko kurde cię nie widzę za bardzo, ale powinniśmy dać radę na spokojnie. Zablokujemy go jeszcze, bo on chyba tak jest nieodporny na nasze zamrożenie. I też zginął. I też zginął bardzo ładnie. Dobra, mamy cały plecak różności. Które by wypadało posprzedawać. Jakieś osiągnięcie. Poszukując gwiazd dostaliśmy. Dobra. Panie, panowie, wejdźmy tu na górę, bo teraz chciałbym zobaczyć, w którą stronę mamy iść. Do góry, dobra, to już tak mniej więcej wiem. Tu gdzieś musimy iść, ale zanim my tu pójdziemy... Zanim my pójdziemy dalej, postawimy sobie portal. Jeszcze mamy chwilę, jeszcze spróbuję... Diabelska Przełęcz oczywiście. Na szybko posprzedajemy rzeczy, które zajmują bardzo dużo miejsca, a nie będę sprawdzał, czy są lepsze niż to, co mamy. Ten hełm... Prawie wszystkie są identyczne. 3,7 obrażeń od ognia. 16 przebiegłości, ale tu duchowości jeszcze nam dodaje. Ogniste uderzenie, siła ognistego uderzenia. Dobra, to idzie do sprzedania, to idzie do sprzedania. Te nożyki idą do sprzedania, toporki idą do sprzedania. Bo są nam niepotrzebne. To na pewno pójdzie do sprzedania. To pójdzie do sprzedania. Resztę będę sprawdzał. Później pistolety, tak żebyśmy mieli troszkę miejsca jeszcze. I wracamy z powrotem. Nie będę się bawił tutaj za mocno.
Chciałem tego klonera pokonać dzisiaj, ale nie jestem pewny, czy się uda. Kwestia jest tego typu, że nie wiem, jak on jest mocny. I jak daleko do niego droga prowadzi. Na razie zrobiliśmy tylko totem. Chociaż to i tak nieźle. Biegną koledzy. I z tymi tarczami są mocniejsi. Nie jakoś strasznie, ale... O, ten z tą kosą też jest mocny. Nie zdążyłem go zamrozić nawet. Nie zdążyłem, ale to nieważne. Ważne, że nie żyje. Jak to wygląda tutaj? To możemy iść albo w tę, albo w tę. Dobra, teraz ty. Tutaj coś jest, ale nic ciekawego. Tutaj jest jakiś schowek. A nie, to racje były żywnościowe, okej. Jedzenie. Bardzo fajnie poszło. Czy to się da zepsuć? Nie da się zepsuć. Dostał. Tędy da się przejść, da się przejść. Wy tutaj pilnujecie coś ciekawego? Niekoniecznie. O, ale tutaj się coś dzieje. Tutaj się ewidentnie coś dzieje. I ja bym chciał się dowiedzieć, co. Uruchomili się. Dobra, oni strzelają kulą w płot. Chciałoby się powiedzieć. Strzelają gdzieś, nie wiadomo gdzie. Dobra, tam jest droga w górę, prawdopodobnie. Tu jest, są kolejni ludzie z tego gangu. Trzeba ich wszystkich niestety wytępić, nie ma innego wyjścia. Nie ma innego wyjścia, jak ich wszystkich wytępić. Tu będą osy? No, jeszcze osy są. Pojedyncze osy nie są groźne, bo giną już teraz od jednego strzała. Także zanim widzicie, zanim podlecą, to jestem w stanie zabić. Okej, to zniszczyliśmy. Nie wiem, nic tam nie było. Nic tu ciekawego nie było. Maść lecząca, jak zwykle, bardzo się może przydać. Dobra, bombka. Poplamiony krwią list. Proszę bardzo. Może to jest losy tej Elzy na przykład. Ale to sprawdzimy później. Amunicja dotyku diabła. Dobra, stawiamy portal tutaj sobie w kącie. Idziemy dalej, bo nie wiadomo jak blisko, tudzież daleko jest do naszego złego bohatera Cromleya. Direń, co ty tu robisz? Proszę, proszę, wygląda na to, że bohater nadciąga. Dzięki za krycie mnie. Direń, ty zdrajco, dlaczego? Nie pamiętam, kiedy ty byłeś, ale ty gdzieś byłeś. Bourbon musi zapłacić, nie ma innej opcji, nie mam nic do ciebie. Nie osobiście, ale jestem ostatnią osobą, która stoi na przeszkodzie pomiędzy diabelską przęczą a planami Dariusa. Zdejmę cię. Darius obdarzy mnie większą porcją jego cudownych mocy, a Bourbon zawiśnie. Może podpisuję tu kontrakt z diabłem, ale przecież piekło na pewno jest lepsze niż zdychanie z głodu w diabelskiej przełęczy. Nie chcę dołączyć. Ty śmieciu. Ty duży śmieciu, hallo. Co on sobie stworzył za tutaj kolegów? Byłaś z tej trucizny. Wyłaź z trucizny. A to prąd. To nie trucizna, to jakiś prąd jeszcze przy okazji. Zblokowałem się. Jego kumple powinien zginąć zaraz. Razem z nim, tak jest. O! Dobra, został zabity. Nie było to wielce skomplikowane, tu jeszcze jakiś koleś przyszedł. No i teraz tak. Aha, tutaj jest droga, w której nic nie ma. No nie ma tu już nic, możemy iść dalej.
Zbliżamy się do tego największego złego tutaj, przynajmniej w tym momencie. Pewnie będą jeszcze gorsi od niego. Kurde, stoję znowu w samym środku, bez sensu zamiast się ruszać. To ten strzela. Jakimiś takimi zielonymi paskudztwami. Dobra. Oczywiście stawiamy kolejną szczelinę, żeby mieć blisko. Bo nigdy nie wiadomo, co nas tutaj czeka. Przełomieni są lekko, także poszli sobie w cholerę. Tamten bije kogoś. A już nikogo nie bije, bo sam nie żyje. Chciałoby się powiedzieć. Tutaj coś ciekawego jest? Nie, tu nie ma nic. Osy w dużych ilościach. Oj, jest jeszcze... Jest jeszcze królowa jakaś. Dobra, jedziemy z tobą, zamrozimy cię, żebyś mnie nie drażniła za mocno. Długo nie działa to zamrożenie na nią. Ale wystarczająco, żeby ją zabić. Oziębły uścisk Haruda, czy cokolwiek to było. Co to jest? To też jest na 30 poziomie. Wszystko to będziemy sprawdzać na 30 poziomie oczywiście. Ale do 30 poziomu jeszcze nam brakuje dwóch leveli. Znaczy jednego i kawałka, tak naprawdę. Chodźcie panowie, chodźcie, bo nie wiem jak daleka ta droga jest jeszcze do naszego złego. Ile będzie trwała walka. Ten strzela tymi takimi dziadostwami. Odrzuciłem ich tam troszeczkę bombkami. Także poszli w przeciwnym kierunku. Dziękuję. Żelazny młot bojowy weźmiemy. Okej, tak to mniej więcej wygląda. Pójdziemy tutaj do góry teraz. Ostatni odcinek był krótszy, nie wiadomo czy ten nie wyjdzie dłuższy przez to wszystko. Kolejny dynamit tutaj leży. Aha, tu były pszczoły. Znaczy, osy, ja dalej z tymi pszczołami. Dalej z pszczołami, to przecież nie są pszczoły, tylko to są paskudne, przebrzydłe osy. Ale też ich już nie ma. No dobra, to tak obeszliśmy dookoła, tu jakieś nici. Aha, i wróciliśmy po dynamit, bardzo ładnie. Zabity. A, dawać płytę. To zielone paskudztwo trzeba uważać. Tu gdzieś strzela z tyłu. A, zginął, jeszcze ty. Coś mogę rozwalić? Nie mogę. I tu byliśmy. Dobra. Stawiamy kolejną szczelinę. Taki nasz mini autosave. Oj, tu ktoś jest. Jest jakiś brzydki koleś. Martin Sakiewka, czy jakoś tak. Jeśli dobrze zdążyłem przeczytać. Ale zanim go ogarniemy, to musimy tego jego przydupasów tutaj ogarnąć, bo jest ich dużo. Jest zdecydowanie... A, tu bomby jakieś były. Zdecydowanie za dużo jak na nas jednego. Dobra, spadamy, bo się zrobiło groźnie. Się cofnęli, niestety. A, jednego zabiliśmy. Czy panie Sakiewka, dasz się zamrozić? Nie dasz się zamrozić. Musimy cię bić bez zamrożenia. Niestety nie dasz się zamrozić i nie zadaje ci żadnych obrażeń większych. Zamrożeniem, ale zabiliśmy cię w taki sposób. Kolejny dynamit.
Kolejna reputacja. Maść lecząca, ty już tutaj nadgryziony jesteś, jak widać. Ty byłeś wkurzający, także zginąłeś szybko. Jakaś marna skrzyneczka. Tutaj ta droga nas nigdzie nie prowadzi, mogliśmy tędy przyjść. Okej, to wygląda mniej więcej tak. Skarby. Racje żywnościowe, tutaj też coś było. Monety. I dynamit, dziękuję. No dobra. Chyba mamy głównego złego. Nie wiem, czy dobrze jest. Chociaż może postawmy sobie ten portal trochę dalej, w razie gdyby było groźnie. Będzie groźnie, na pewno będzie groźnie. To musimy zniszczyć. A, z Dariusem mogę porozmawiać, ja nie mogę z nim walczyć od razu. Dobra, pozbieramy co masz... Aha, nie mogę otworzyć, nie da się tak, nie da się tak, dobra, to co, gadamy z nim. O proszę, suka Bourbona przybiegła poszczekać. Nie masz co zgrywać wybawicielkę, to do ciebie nie pasuje. Ludzkość jest już przeklęta i nowe siły dochodzą do głosu. Wsiadasz na pokład, tak jak ja to zrobiłem, albo giniesz. No cóż, to nie tak całkiem prawda. Arterialni będą potrzebowali nowych naczyń, więc sądzę, że zatrzymają kilku udomowionych ludzi, by ich hodować jak zwierzęta. Wiesz, słyszałem, że byłaś przejęta, gdy cię znaleźli. Założę się, że twoi potomkowie posłużą za dobre naczynia. Gdzie jest Elsa? Mały cukiereczek Mornaya? Jaka szkoda, że uciekła. Tak słodkie rzeczy mogła zrobić z tak delikatnego ciała. Uciekła na zachód, ale na pewno niezbyt daleko. Plemiona półtroli kontrolują ścieżkę przemytnika, więc jest bez żadnej drogi ucieczki. Moi i ludzie wkrótce ją schwytają. Czemu chcesz przejąć więzienie? Czy to nieoczywiste? Diabelska Przełęcz może być więzieniem, ale tak naprawdę to forteca i kontroluje drogę do Berwich i na zachód. A Eterialni chcą ją przechwycić, tak samo jak chciałem się z tego miejsca uwolnić. Teraz wzbudza we mnie nawet pewną nostalgię. Tym razem to ja odegram rolę strażnika i mam zamiar się trochę zabawić. Dokładnie tak, jak to robił stary Kriek. Powiem ci coś. Daj mi diabelską przełęcz, a strzepnę słówka eterialnym na twój temat. Może zostawią cię w roli okazu rozpłodowego. Albo to, albo będzie mi bardzo miło rozprawić się z tobą w bolesny sposób. Bolesny rzecz jasna dla ciebie. Nie możemy zakończyć tego w sposób pokojowy? Co za mamińsynka wysłała ze mną Bourbon? Co za mamińsynka wysłał? Mamińsynka? To nie synek, ale na ogólnie. Nie znasz imienia Dariusa Cronleya? Dopóki nie pokazali się arterialni, byłem największym postrachem okolicy. Moim imieniem straszy się dzieci, a dorośli szybciej przemykają przez ciemne uliczki. Rozerwę cię na strzępy powoli, kawałek po kawałeczku, jak to zrobiłem z wieloma przed tobą. Muszę powiedzieć, że to będzie naprawdę smakowite. No to w takim razie pora, żebyś umarł. Jakie masz umiejętności specjalne, powiedz mi? Czy dasz się zamrozić? Nie, no ty się nie dasz zamrozić na pewno. Jeszcze na dodatek sobie jakiś lepszy dopasów zgarnia. Ale oni się dadzą zamrozić. O kurczątko, tu się robi groźnie. Ja mogę stąd wyjść? Nie mogę wyjść. No i tutaj by się wypadało napić słoika. A ja tego nie zrobiłem przed walką i ja tu zginę. Ja tu zginę, powiem. Bo mi się go nie uda pokonać. No jeszcze więcej, niech sobie ich natworzy. Jeszcze więcej sobie ich narób. Czy to coś daje? Zabija ich? Nie zabija ich w żaden sposób. Dalej biegają za mną. Dobra, przy drugim podejściu, bo pewnie będzie drugie podejście, wypijemy słoik. A teraz chyba nie dam rady wypić słoika, tak po prostu.
Złaś z tego, kurde, miejsca dziwnego. W tam w środku. Oj, 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 ale właśnie natworzyło. O, nie damy rady tak. Obawiam się, że nie damy rady. No, już prawie zginęliśmy. Trochę tych przydopasów muszę pozabijać. Żeby się luźniej zrobiło. Ale to nie jest taka prosta sprawa, jak ich tu tyle łazi. Cały czas jakieś zbiera obrażenia, ale... O kurczątka, ale was jest. Cofujemy się. Mam nadzieję, że w niego trafią tak ogólnie, bo... Nie mam czasu patrzeć nawet, czy... Więc ubywa mu życia. Ale kurde, mało. O! Zablokowałem się! Biegnij, 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 biegnij! Racje żywnościowe mi się kończą, a to już niedobrze. Czy racje żywnościowe, ogólnie kondycja spadła. To oznacza, że nie będę mógł zdrowia regenerować poza miksturkami. Okej, zablokowany. No, prawie. Dobra, teraz musimy się troszeczkę wycofać, bo już zostały tylko miksturki nam. To oznacza, że może być ciężko. Biorąc pod uwagę, że... O kurde, udało się! Zabiłem go, udało się. Teraz tylko pokonać tych jego przydupasów, ale to już żaden problem. Udało się go zabić za pierwszym razem. Proszę państwa, bardzo ładnie. Huh! Udało się. No trochę się obiegałem. Musimy zaraportować to ogólnie w diabelskiej przełęczy. Udało się. Czy tu coś jest ciekawego? On jeszcze ma jakiś skarb tutaj. Przewodziciel. Dwuręczny miecz, no niestety. Nie taka rzecz, jaką byśmy oczekiwali. Tu się coś otworzyło. Dobra, to skoro go zabiłem, to idziemy dalej. Bo musimy stąd wyjść, a tu jeszcze, to jeszcze nie koniec. Udało się za pierwszym razem, proszę państwa. Miksturek jeszcze trochę zostało. Także spokojnie możemy chyba stąd wyjść. Nie wiem, czy... Gdzie ta droga prowadzi, skoro go zabiłem. Ale możemy tu jeszcze coś ciekawego znaleźć. No już powinienem odcinek kończyć oczywiście, no ale... Ale widzicie, jak to jest. Już tu więcej nie przyjdę. Prawdopodobnie nigdy. Wyjście, tam jest wyjście. Dobra, to musimy zmierzać do wyjścia. Już te przydupasy Cronleya. Już dużo ich nie ma tutaj. Już takie końcóweczki. Tutaj coś zostawiliście. Monety. No i dobra, udało się. Wychodzimy, zobaczymy gdzie wyjdziemy w ogóle. W tym samym miejscu? A nie, tu jesteśmy gdzieś. Okej, bo tak naprawdę to nie wiem gdzie jesteśmy. I nie wiem czy będziemy mogli tutaj później dotrzeć w jakiś sensowny sposób.
Dobra, mamy szczelinę przy dwóch wodospadach. Do niej musimy dotrzeć. Ona jest tu chyba niedaleko, ale musimy ją odpalić w takim wypadku. Żeby skończyć odcinek, nie ma wyjścia. A, jest szczelina, dobra. Jest szczelina tutaj, tu jest koleś. Jeszcze mu pomożemy troszeczkę. Dobra. Tu skończymy odcinek. Zabiliśmy Kronleja za pierwszym podejściem. Tutaj na tym moście możemy... O, tutaj dobra miejscówka. Skończymy ten odcinek. W następnym odcinku oczywiście przeglądniemy sobie wszystko, pooddajemy questy i wrócimy na szlak, czyli będziemy stąd wędrować dalej. Jeszcze jednej rzeczy nie zrobiliśmy, czyli nie ogarnęliśmy tutaj tego miejsca za tym dynamitem. Tam też pójdziemy, ale to wszystko zrobimy już w następnym odcinku. A na dzisiaj to tyle, także mam nadzieję, że się podobało. Dzięki wszystkim za uwagę, dzięki za wszystkie lajki i komentarze i do zobaczenia z tym razem. Pa, pa!